Którą z niżej wymienionych własności reprezentuje następujące równanie? A. Dodać B razy w nawiasach C dodać D równa się A dodać BC dodać BD. Żeby otrzymać z tej lewej strony tę prawą, to jak się przyjrzymy, wystarczy pomnożyć B razy ten nawias. I jak widać, B zostało tutaj rozdzielone, czyli B razy ten nawias, C dodać D, to to samo, co B razy C dodać B razy D. Czyli to równanie przedstawia prawo rozdzielności. W tym przypadku jest to rozdzielność mnożenia względem dodawania. Mnożenie jest rozdzielne względem dodawania. Następne zadanie. Którą z niżej wymienionych własności reprezentuje następujące równanie? 4 dodać w nawiasach 10 dodać 6 równa się 4 dodać 10 w nawiasach. Najpierw dodajemy 4 do 10, potem dodać do tego 6. Czyli po lewej stronie najpierw dodajemy 10 dodać 6, potem do wyniku tego dodawania dodajemy 4. A po prawej stronie dodajemy najpierw 4 dodać 10, a potem do tego, co otrzymamy, dodajemy 6. I obie strony tego równania są sobie równe. Równość taka oznacza, że nie ma znaczenia, jak połączymy te liczby. Czy najpierw połączymy dziesiątkę z szóstką i potem dodamy do tego czwórkę, czy połączymy ze sobą czwórkę z dziesiątką, a potem dopiero dodamy do tego szóstkę. I to jest własność łączności. Łączności dodawania w tym przypadku. Dodawanie jest łączne. Zróbmy jeszcze parę takich zadań dla wprawy. Którą z niżej wymienionych własności reprezentuje następujące równanie? A dodać B równa się B dodać A. Z tego równania wynika, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności dodajemy. Czy do A dodamy B, czy do B dodamy A. Można kolejność dowolnie zamieniać albo przemieniać. To własność przemienności dodawania. Dodawanie jest przemienne. Jeszcze jedno. Które z następujących równań przedstawia własność łączności dodawania? Pamiętacie, jaka to własność? Łączność? Łączność oznacza, że możemy łączyć liczby w dowolny sposób. Że możemy połączyć dwie z trzech liczb i dodać je najpierw, a dopiero potem dodać trzecią liczbę. Ale możemy też połączyć dwie inne liczby, na przykład trzecią i drugą, i dodawanie zacząć właśnie od nich, a dopiero na koniec dodać pierwszą liczbę. Zobaczmy, która z podanych tutaj odpowiedzi pasuje do tego schematu. Ta na końcu to własność przemienności. Ta w środku to własność rozdzielności. Ta pierwsza, po lewej stronie mamy najpierw B dodać C, a po prawej stronie mamy najpierw A dodać B. I te dwie strony są sobie równe, bez względu na to, czy dodamy najpierw B i C, czy najpierw dodamy A i B. Ta własność to własność łączności dodawania. Które z poniższych równań przedstawia własność rozdzielności dodawania względem mnożenia? No to zobaczmy. Pierwsze, zmienia się tylko łączenie liczb. To własność łączności. Ostatnie to przemienność. To w środku widać, że tu B zostało rozdzielone względem C dodać D. B razy w nawiasie C dodać D równa się B razy C dodać B razy D. Czyli to jest ta prawidłowa odpowiedź. Fajne te zadania. Zróbmy jeszcze coś. A dodać B dodać C równa się A dodać B dodać C. Którą reprezentuje własność? Łączność, przemienność czy rozdzielność? I jeszcze raz. Widać, że inaczej są tutaj liczby połączone i że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności je łączymy. Jest to własność łączności. Które z poniższych równań przedstawia własność przemienności dodawania? Własność przemienności mówi nam, że możemy nie zwracać uwagi na kolejność, w jakiej wykonujemy działanie, czyli A dodać B równa się B dodać A. Które z poniższych równań przedstawia własność przemienności dodawania? O to samo zostaliśmy zapytani w poprzednim zadaniu. A dodać B równa się B dodać A. I zadania zrobione.